Dzień dobry wszystkim z tej strony Miku. Zapraszam Was na kolejny odcinek Szlifujemy Diamenty. Kolejna osoba, która jeszcze niestety nie przekroczyła 1000 WN8, ale powoli się do tego zbliża, wysłała mi swoją powtóreczkę i chętnie ją pokażę, gdyż wynik jest naprawdę, naprawdę mega. Gramy sobie Isem III, legenda wotowskiego świata, czołg ciężki, radziecki, z magicznym działem. Trafia, nie trafia, w zależności czy jesteście w ruchu, czy nie. Ciągle jest nawet brany na jakieś CW albo twierdze, zdarza się oczywiście, chociaż już troszeczkę poszedł w kąt z powodu wszystkich patriotów, liberteków itp. itd. Emilów też zresztą, ale czasami można jeszcze nim pograć i robi naprawdę bardzo fajne wyniki. Bohaterem jest Destruktor 989 z klanu PDPRO, chyba tak to jest D, dobrze, to jest D. I zaraz się przekonamy, jak to wygląda. Losowanie bardzo fajne. Na topce, bo czemu by nie? Ósemeczki, siódemeczki, kilka szóstek, więc jest o co grać. Bitwa, tak zwana szturm, my się bronimy, czyli ta lepsza strona. Zawsze powtarzam, że ten tryb dla mnie jest troszeczkę niesprawiedliwy. Większą przewagę ma grupa, która się broni, czyli grupa właśnie destruktora. Ci, co atakują, naprawdę muszą się mocno spiąć, bo nie to, że ich goni czas, bo niestety jeśli się czas bitwy skończy, to ta drużyna przegrywa, to jeszcze muszą się uporać z drużyną przeciwną, która zazwyczaj ma właśnie ten luz, że może sobie pozostać w bazie i czekać na aż sobie drużyna czerwona przyjedzie. Dlatego tego trybu za bardzo nie lubię i mam go po prostu wyłączonego. Destruktor sobie ten tryb gra i zaraz się przekonamy, jak to rozegra. Na razie to jest delikatny podjazd na kwadrat F7. Nic nie pojechało na prawą stronę, to zobaczymy, czy to się zaraz na drużynie destruktora nie zemści. Po lewej się pojawia WZ, ale już tam została obskoczona przez nasze czołgi średnie i ciężkie, chociaż nie bardzo sobie mogą poradzić z tą WZ-ką. Widzimy, tam jest Leo, tam jest Isek, tam jest M4A3E2, więc zaraz tutaj może parę buł ten WZ dostanie. Teraz pierwszy strzał od Leo. Troszeczkę hapsów zeszło temu Chińczykowi, ale cały czas tutaj widzimy, jest problem z przebiciem. No tutaj dobrze, że nie strzelił destruktor, bo pewnie by się pocisk wbił w tego Leosia. Delikatne potrącenie, ale trzeba pojechać dalej. Przycelowujemy strzał w boczek wieży. Niestety pocisk, jak mówiłem wcześniej, działko jest dosyć kapryśne. Poszedł w ziemię, wbił się tutaj w tą skarpę, ale już widzimy, WZ-ka tutaj powolutku sobie robi problemy. Jest strzał 504, wreszcie to delikatne zmiękczenie tego Chińczyka. Jeden czołg został już wykończony przez tą WZ-tę. I Isek drugi i M4 poszły spać. M6, przepraszam. Jeszcze jeden strzał z dobiciem i pierwszy frag na naszym koncie. 480 obrażeń. W tym momencie, tam gdzie stał destruktor, pojawiło się sporo oponentów. Jest tam Komet, jest tam KW3. Więc trzeba pomóc naszemu bratu, bliźniakowi w potrzebie. Isek tutaj wołał o pomoc. Niestety depresja tego pojazdu nie pozwala zbytnio opuścić tej armatki. Minus 5 stopni to nie jest dużo, niestety. Trzeba trochę się postarać, żeby delikatnie się obniżyć, żeby w ogóle tą armatę w dół skierować. Jest strzał w tego kawulca. Za 800 już dwa strzały poszły. Mamy 1200 obrażeń. Jak widzicie, też nasz bohater ma dosyć ciekawy sposób strzelania. On sobie blokuje na celowniku przeciwników. Nie wiem, czy to jest akurat dosyć, powiedzmy, efektywny sposób strzelania, gdyż jak wiemy, to blokowanie nie zawsze się zatrzymuje tam, gdzie byśmy chcieli, ale przynajmniej pozwala nam spokojnie strzelić bez konieczności dalszego celowania w dany czołg. Pershing zjeżdża sobie po tego KW-3, ale nie może go przebić. Tam widzimy delikatny wyjazd, próba strzału w tą KW-3. 388, bardzo niskie losowanie. Przypominam, że średnia wartość tego damage'a to jest 390, więc nawet specjalnie jeszcze podlosowało niżej, żeby chyba ta KW-3 przeżyła troszeczkę dłużej. Na szczęście już zostaje wykończona przez Pershinga. No i chyba ta prawa strona została delikatnie wyczyszczona. Mamy chwilę spokoju. Tam się kręcił gdzieś Lew, tam się kręcił gdzieś z Czułem Eremil, więc zobaczymy, gdzie się pojawią Huncwoty. Na razie lewa strona pcha. Są dwa czołgi na górze, nawet trzy. Już widzimy tutaj blokowanie na celu, przycelowanie w IKV-a. Poszedł pocisk 410, wreszcie trochę wyższe losowanie niż 390. No i znowu problemy z opuszczeniem działa. Trzeba troszeczkę wyżej podjechać, żeby mieć przestrzeń na kolejne trzy czołgi. Znowu blokowanie celu, nie, jednak wybieramy sobie IKV-a po raz kolejny, chyba frag to frag. Dokładnie 170 punktów na naszą korzyść wjechało. Pojawia się jak pantera po lewej stronie, nie wiem, czy ona wyświeciła, czy nie. Chyba jest, bo widzimy, że już idzie ding od strony tego niemiaszka. Kolejne strzały w nas tutaj lecą, ale twarda wieża
tego Iseła. Przypominam, pancerz z przodu wieży 249, z boku 172, z tyłu 100, plus jej opływowość sprawia, że naprawdę ciężko przebić ten czołg. Widzimy parę strzałów już tutaj, nasz bohater mimo wszystko oberwał, ma połowę mniej więcej hapsów. Przebiła się panterka, przebiło się coś tam jeszcze wcześniej, więc teraz spokojnie trzeba tutaj powykańczać te czołgi. Pantera znowu się przebija za 132, 740 punktów nam zostaje, a jak pantera dosyć odważnie podjeżdża do przodu, więc trzeba mieć na uwadze cały czas tego magika, który gdzieś tam stoi z tyłu i do nas po prostu napieprza bezkarnie, więc trzeba go znaleźć i wykończyć. Dlatego w tym momencie destruktor jakoś się mocno nie wychyla do przodu, wie, że tam jest ten niemiaszek, ale tutaj teraz jak pantera popełnia błąd, można jeden strzał przyjąć od tej panterki. My oczywiście na przyblokowanym celowniku rozwalamy sobie tego TDK-a. Nie wiem, co to był zaraz, nie wiem, po co w ogóle on pojechał do przodu, no ale szybko zginął. No i teraz kwestia wykończenia tych dwóch hotspotów, co są na kwadracie B0. Strzał w fałkę, cały czas stoi w miejscu kolega. Nawet się nie ruszy, w tym momencie ginie IKV. No i będzie chyba teraz kwestia dobicia sobie tego niemieckiego medzika. Jeszcze chwilę przeładowania, kończymy przeładowanie, poszedł pocisk. No i teraz w tym momencie Lufka stwierdziła, że strzeli sobie w ziemię. Niestety fałka przeżyła. Nie wiem, czy zdąży uciec do kolejny wyjazd z strony destruktora. Musi coraz wyżej się podnosić, żeby to w ogóle to działo opuścić na tą fałeczkę. Znowu przyblokowany strzał z tak zwanej blokady celownika i oczywiście weszło. Czwarty frag, 3000, prawie 4000 obrażeń, więc jak najbardziej bitwa na propsie. 3 minuty 40 sekund zostało do końca, więc teraz kwestia tylko wykończenia po kolejnych lów. Pojawia się Sztumer Emil, znowu chyba blokowanie celownika na tym Emilku. Kończymy tego TDK, ale mamy gorszy problem, bo się pojawia T4 i Panterka, która dzielnie stoi cały czas sobie w tej swoim miejscu weczce, chyba nie jest świadomy, że destruktor w nią celuje. Kolejny pocisk 385, ta cały czas próbuje przebić się naszą wieżę, ale nie bardzo jej to wychodzi. Cały czas jest zgęszona, więc tutaj strzał się destruktorowi udał. Kolejny pocisk będzie chyba znowu ze zgęszeniem. Idzie i amuraczek, 915 punktów. 5000 damage przekroczone, 6 fragów, czyli Top Gun już jest zapewniony. 3 przeciwników zostało, z czego jednego już widzimy tutaj przed nami, leci po naszego Leosia. Ślepo leci po tego medzika. Blokowanie oczywiście na celu celownika i kolejny pocisk 370, znowu niskie losowanie. Co się dzieje z tym RNG? Niestety Leo kończy żywot pod naporem T4, ale ta właśnie w tym momencie też kończy grę, ponieważ destruktor niemiłosiernie wykańcza ten czołg amerykański premium. No i w tym momencie zostają dwa pojazdy. Lwek, który gdzieś tam kręcił się na kwadracie B5 i UDES, którego do tej pory jeszcze nie było widać. Teraz tylko kwestia wyczekania chyba. Jest! O, lew się pojawił z boku. Niestety od razu nas oddaje strzał. Przyblokowanie celu. Strzał ze strony naszego bohatera. 354! Co to było za losowanie? Jakim cudem można było tak wylosować taki wynik? I pojawia się też UDESik. Szybkie wycofanie się poza te domki. Znowu przyblokowanie. Widzimy teraz nawet ta metoda destroyera się sprawdza. Destruktora, przepraszam, się sprawdza. Znowu się pojawia tutaj lew. Strzał w dół. Nie. Nie udało się, zostały tylko 2 pociski PP, wszystkie pociski już wystrzelał nasz bohater, potem ma tylko 5 pocisków HE. No i musi tak wytrzymać jeszcze półtorej minuty ponad, żeby przeżyć po prostu i wytrzymać napór tych przeciwników. Strzał w UDESa, wszedł oczywiście, teraz lew bardzo mocno raszuje, lekkie kontowanie, lew nie trafia, jak można z takiego działania trafić z czołgu, który stoi niecałe 20 metrów przed nami. Teraz kwestia chyba dobicia tego UDESika, jest oczywiście UDES dobity, 7200 obrażeń, 8 fragów i teraz kwestia. Aj, niestety, lew wykańcza naszego bohatera, szkoda, więc teraz tylko kwestia, żeby KW-85 po prostu gdzieś tam uciekł i dał możliwość zakończenia gry przez czas. Pytanie tylko, czy to się uda, my widzimy tutaj kręcić trochę kamerką nasz bohater, no niestety, no ale zrobił znakomitą robotę, 7200 obrażeń, 8 fragów i teraz czekamy, co zrobi KW-85. Widzimy tutaj, już przyspieszam troszeczkę bitwę, czy KW-85 wyciągnie tą walkę, czy się uda, czy będzie się bił z tym lwem, czy ucieknie. Ja bym na jego miejsce po prostu uciekł, gdzie pieprz rośnie. 6 przeciwko tak potężnej ósemce, za bardzo nie ma szans, więc to kwestia wyczekania sobie tych 25 sekund. No, schował się trochę w niefrasobliwym miejscu, bo schował się na bazie, czyli tam, gdzie powinien lew podjechać. Na szczęście lew chyba też jakoś nie bardzo się śpieszy na tego kapa. 5 sekund do końca, 4, 3, 2, 1, kończymy bitwę. Świetne wykonanie tej bitwy w osobie destruktora. 989.
Demedża nawalił dużo fragów, dużo. Zobaczmy, jak to wygląda na wynikach końcowych. Przechodzimy do pierwszej planszy końcowej i już to robi na nas wrażenie. Zobaczcie, ile tego wpadło Destruktorowi. Wbito znaka mistrzowska, spec od wybuchów, pojedynkowicz, ogień skuteczny oraz brutal plus wbity pierwszy mark, tak zwany kolokwialnie na lufce, czyli pierwsza gwiazdka, pierwsza znaka biegłości. Gratulacje dla Destruktora. Po prawej stronie też bardzo fajny spis medalików. Czołgista snajper, ciekawe, na tym czołgu. Duży kaliber, Top Gun za ubicie 6 i potem Radley Walter za ubicie 8 przeciwników. Bardzo fajny wyniczek. 62 686 kredytów brutto, 1798 expa. Bez żadnego bonusa, bez żadnego bonusika za konto premium, ponieważ Destruktor nie gra na koncie premium, bez żadnego zwycięstwa za bonus za pierwsze zwycięstwo dnia, więc na czysto wiadomo, ten wynik wynosi tyle samo, ile brutto, czyli 1798, bardzo fajny wyniczek, 7238 damage nastrzelane, no to jest naprawdę bardzo fajna wartość. Nie jednemu się marzy, żeby tyle nastrzelać. To jest chyba w sumie tyle, ile zadała cała drużyna, tak chyba patrzę, więc naprawdę jeszcze więcej, dwa razy tyle, co zadała cała drużyna. Więc naprawdę miał się czym tutaj nasz bohater pochwalić. 23 razy wystrzelił, 21 trafiło cel, no i 21 przebiło, więc tam, gdzie strzelał, to raczej przebijał. Chociaż dziwne, bo tam powinno być, bo tak, bo jeszcze te dwa strzały poszły, że tak powiem, w glebę, więc ale procent trafień i przebić naprawdę znakomity. Z odległości więcej niż 300 metrów, 2800, prawie 3000 nastrzelał z odległości więcej niż 300 metrów, więc nawet można tym czołgiem posnajpić, jak widzicie. 23 razy sam otrzymał trafienie, 7 go przebiło, 16 się dingło, ogólnie dzięki tej panterce, która tam dosyć mocno próbowała tą wieżę Destruktora przebić. Zablokowany przez pancerz, 2400 obrażeń, wykryty pojazd wroga 4, 11 uszkodził, 8 zniszczył, za jego pomocą jeszcze 100 punktów, no to prawie w sumie nic, w sumie sam sobie tylko świecił i strzelał. Przejechane niecałe 2 km, tam nie trzeba się dużo jechać w tym trybie, trzeba stać przy bazie. Na czysto 62686, czyli widać, że amunicja w garażu była cały czas, tak samo, że to naprawa pojazdu, więc troszeczkę tutaj sobie zaoszczędził, jeśli chodzi o wydatki, i nawet coś z tej bitwy na czysto wyszło. Więc tak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o diamenciki. Świetna bitwa, mam nadzieję, że jeśli będziesz tak dalej grał Destruktor, to niedługo te 1000 WN8 spokojnie sobie przekroczysz. Jestem tego pewien na pewno, a jak przekroczysz, to zapraszam na kolejną bitwę, bo chętnie ją na moim kanale pokażę. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, do miłego, cześć!